korzystając z chwili czasu i ładnej pogody, jedziemy na rowerach obejrzeć USS Yorktown. Całe szczęście zrobili tym wielkim mostem ścieżkę rowerową i chodnik. Arthur Ravenel Bridge. Most jest konkretny. Oczywiście cztery pasy ruchu w jedną stronę, no bo jakby inaczej, w końcu jesteśmy w Stanach. Ale trzęsie się ten most, a tam USS Yorktown. Trochę w słońcu nie będzie teraz widać, ale zobaczymy za chwilę. Krzysiu jedzie. Ale to jest bydle. Zjeżdżamy z mostu, tam w oddali port kontenerowy. Nie wiem, czy będzie widać. A na prawo Patriots Point, USS Yorktown. Policjant na Harley'u. Jakiś monument chodzi podwodny, trochę betonowy, taki lekki fake. A my już dojeżdżamy. Jesteśmy już na parkingu. Tam USS Yorktown. Przed chwilką byliśmy na moście. To było bardzo daleko w oddali. Widać kontenerowiec, który właśnie tu wpływa. Myślałem, że troszkę później będzie przechodził pod mostem do tego portu kontenerowego. Jeszcze uda nam się go chwycić. Jak będziemy na moście z powrotem. No niestety czekam na Krzysia, który zwiedza USS Yorktown, a kontenerowiec już tutaj wpłynął, tak więc trochę lipa, ale może jakiś następny będzie wchodził, bo będziemy jechać w drogę powrotną. Jesteśmy na Sullivan's Island. I taka nieprawdopodobna rzecz. Właśnie bardzo się tutaj dziwimy z Krzysiem. Pomosty do wody, prywatne. Proszę bardzo, furteczka. Kolejny pomościk, kolejny. I dostęp prosto z drogi. Nie ma tu żadnych domków, nic. Żadnych prywatnych posesji. Po prostu panowie sobie dostali jakieś pozwolenie, nie wiem. Zostawiają sobie samochód na poboczu, przy drodze i wchodzą sobie na prywatną posesję, na łódeczkę. No. Gdzie te krokodyle? Proszę pana, gdzie te krokodyle? No w Europie nie do pomyślenia, żeby ktoś pozwolił komuś w linii brzegowej wybudować sobie takie konstrukcje, a tutaj wszystko jest możliwe. Kontenerowca, ale w tą stronę wychodzi ładny oceanek.
Jest i on w bydle. Nie do wiary. Znaczy się dałem do wiary, ale jeszcze nigdy nie widziałem kontenerowca z góry. OOCL. Ciekawe jaka nazwa. Ile ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 19, 20, 21, 22, 22 rzędy kontenerów. Siedem wysoko, 17 szeroko. No i jest kawałek statku. Nie da się ukryć. Także firma transportowa, jak ktoś ma ciężarówkę, to miałaby co wozić. Krzyś odpoczywa, bo... pozmęczony.